rozmawiamy? Proszę Państwa, jestem dziś w mieście Łodzi, właśnie na Piotrkowskiej. W mieście Łodzi, gdzie, jak to mówił Pazura, nawet psom chodzenie szkodzi. Dzisiaj tutaj jednak szkodzi ludziom Unia Europejska i organizują tu demonstrację pod hasłem Polexitu. Wszystkie regulacje dotyczące tak zwanej mowy nienawiści są w rzeczywistości wymierzone w stłumienie wszelkiej krytyki politycznej dotyczącej kierunku, w którym zmierzają państwa europejskie. Dzień dobry, proszę pana. Polexit. Ja byłem wczoraj na podobnej demonstracji, to było w Warszawie, ta Młodzież Wszechpolska robiła, nie chcemy być w takiej Unii, tam było w tytule, więc pytanie jest, czy pan też jest za takim absolutnym wyjściem z Unii, czy też Unia inna po prostu? Proszę pana, no Unia jest jaka jest i właśnie dlatego, że taka jest, proponujemy hasło, żeby z niej wyjść. Gdyby możliwa była Unia przyjazna państwom narodowym, tak jak w zamierzeniu, to wszystko można układami dobrymi załatwić. Dobrze, czy wierzy pan, że taka Unia jest w ogóle niemożliwa? Możliwa jest. Niemożliwa, proszę pana, dopóki przewodnikiem Unii jest Spinelli, to taka Unia jest niemożliwa. Rozumiem. I dlatego kładziemy takie hasło, które jest zakazane w mediach głównego nurtu, żeby po prostu przebić się, żeby ludziom uświadomić, że dalej tą drogą iść nie można. Coraz częściej to hasło zresztą się pojawia. Tak. Tak mówiłem przez wczoraj na 1 maja. Na 1 maja też był marsz antywojenny. Robiły to tam 3 organizacje. Bezpieczna Polska, Wada i Głosu Obywatelskiego i Front. Taka też partia. I oni też podnosili ten polexit. No wie pan, to jest kwestia albo godzimy się na samounicestwienie, albo musimy podjąć próby, żeby się z tego wyzwolić. No inaczej cały ten Zielony Ład, całe te idiotyczne walki, proszę pana, z prawami fizyki, z prawami natury, no muszą zakończyć się najpierw jakimś głodem, a później wielkimi rozruchami, anarchią, bo to w końcu do tego doprowadzi. Dobra, a na wybory europejskie pan pójdzie? Tak. No i rozumiem, że na jakąś eurosceptyczną partię. Na Konfederację. Na Konfederację. Dobra, bardzo dziękuję. Proszę. A miałby pan, jak ktoś nie na Konfederację, i czym się kierować według pana w ogóle przy wyborach? Proszę pana, praktycznie nie ma innego wyboru, bo cały popis, wie pan, okazuje się, że PiS wszystko klepał to, co Unia chciała. Tak. No jeszcze tak się było. Tym chwalili. Tak było. I wie pani, dzisiaj jak słyszę, jak Radio Maryja promuje PiS i ludzi PiSu, to jest dla mnie niepojęte. Na jakich polach zostaliśmy wykolegowani przez ostatnie, no nie 20 lat? Zauważmy, że najpierw musieliśmy zniszczyć swoją gospodarkę przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Likwidowane cukrownie, prawda, bo za dużo cukru się produkuje. Wyprzedaż za grosze polskiego majątku narodowego cudzoziemcom. Albo Polakom, którzy ukrywali się pod jakimś obcym, tak zwanym polonijnym kapitałem. Dwa przykłady podam. Cementownia na Śląsku została sprzedana za sumę, która temu niepolakowi zwróciła się po 18 miesiącach. To były lata 90. Od tego czasu była polska cementownia, produkuje dla polskich potrzeb cement, a pieniążki, zyski płyną za granicę. Kwidzyń, fabryka papieru, najlepsza technologia w Europie, a być może na świecie, została sprzedana. Od tego czasu każda ryza papieru, którą kupujemy, zyski płyną za granicę. Tak sprzedano polską
gospodarki. Jak otworzymy telewizor, a gazetę, no to wszyscy mówią i piszą, że bez Unii to my w ogóle nie istniejemy, tak? A wy tutaj na tej demonstracji chcecie z tej Unii wychodzić. No nieporozumienie. Polska trwa już od ponad 1000 lat. Tak. Niedawno świętowaliśmy 1050-lecie Polski. A Unia Europejska to może jakieś 50 lat. Zależy jak liczyć. Jasne. To jest na skórek. Jasne. Przedwczoraj byłem na demonstracji w Warszawie, gdzie było hasło nie polexitu wprost, chociaż tam też były transparenty, ale było nie chcemy być w takiej Unii. Tak. Właśnie, takiej. To wyobraża sobie pan Unię, w której możemy być? Wyobrażam. Unia, jaka to powinna być? Wspólnota narodów. Mhm. Wspólnota państw, które ze sobą współpracują, są suwerenne, ale współpracują. Mają na przykład jest wolność, otwarte granice na transport usług, towarów. Mhm. Tak sobie wyobrażam, tak. Ale swoboda przechodzenia granicy. Unia gospodarcza, a nie Unia ideologiczna. Mhm. Głównie przeciwko ideologii, takiej jak Zielony Ład, jakieś genderyzmy, promowanie aborcji, promowanie związków jednopłciowych. Przeciwko temu. Dobra, teraz pytanie takie no, trudne może. Czy pan wierzy w ogóle, że możliwa jest inna Unia? Czy ona od zarania nie powstała właśnie po to, żeby być taką, jaka jest teraz, a będzie jeszcze gorsza, jeszcze bardziej totalitarna? Myślę, że Unia została zawłaszczona. I my powinniśmy odwrócić ten trend zawłaszczania Unii Europejskiej. Myślę, że korzenie europejskie są bardzo mocne. Korzenie w chrześcijaństwie, w tradycji rzymskiej, greckiej. One są w nas. Nawet państwa takie jak Beneluxu, państwa mają w hymnie odwołanie do Boga, który jest, a nie który może być. Więc jest, gdzie są korzenie, do których można wrócić i myślę, że to jest realne. No właśnie, teraz pytanie, czy ktoś będzie chciał do tych korzeni wrócić, bo jak sam pan dobrze wie, ta Unia to są ogromne interesy kapitału wielkiego, finansowego, zwłaszcza zachodniego, żebyśmy my w tej Unii byli. Tak, ale widać trend już od co najmniej kilkunastu lat, że... Ten euroentuzjazm troszeczkę się zmalał w Polsce. Zmalał, a nie tylko w Polsce, bo w Unii Europejskiej... Jasne, ugrupowania, ale tu był silny, powiedzmy. Ale tak. Polska, to nam się... My Polacy nie zdajemy sobie sprawy, że na Zachodzie to nie ma tylu euroentuzjastów jak w Polsce. Nam się wydaje, że wszyscy się tam na Zachodzie uśmiechają do siebie, bo są unitami. Nie, tam jest wielu sceptyków i widać to w wyborach europejskich, że coraz bardziej ugrupowania eurosceptyczne, takie, które mają, którym się nie podoba ta ideologiczna galopka, zyskują. Myśli pan, że po tych wyborach europejskich jakieś przetasowanie nastąpi jeśli takie poważne teraz, w europarlamencie? Jeśli nie teraz, to w następnym parlamencie. Ale teraz liczę na to, że tych ugrupowań sceptycznych będzie więcej. No, pod warunkiem, że ten nowy Europarlament razem z Ursulą von der Leyen nie zakończą dzieła, tworząc federalizację i jeszcze ściślej nas wiążąc. Wyjść z Unii Europejskiej paradoksalnie jest łatwiej niż wtedy, kiedy wchodziliśmy. To jest kwestia decyzji Parlamentu Polskiego. Nawet nie trzeba referendum rozpisywać, więc w ostateczności po prostu możemy pozdrowić unitów i zamknąć za sobą drzwi. Cytując klasyka, szczęść Boże i ratuj się kto może, gdy Polacy przystępują do wyboru tych, którzy mają ich reprezentować w eurokołchozie. Bo wydaje się, że wybiorą jak zawsze, mimo że ich rola nie jest wcale tak duża, jak nam się wmawia, bo Parlament Europejski ma głównie funkcję dekoracyjną, no ale jest też, można powiedzieć, bardzo dobrym funduszem emerytalnym. Być może dlatego tak wielu ministrów się tam wybiera, bo przecież przebitka płacowa jest wielokrotna. Ale wygląda na to, że większość Polaków chce głosować na szkodę i na zgubę narodu. Gdyby był tu kolega Jan Przybył, pewnie by mnie szarpnął za rękaw i spytał się, czy na pewno właściwie użyłem słowo naród, czy to jest jeszcze naród. To jest kwestia dyskusyjna na inną rozmowę. Ale proszę Państwa, widzimy, że Europa się budzi, bo
Chciałem Państwa poinformować, że to, co się działo przez ostatnią godzinę na ulicach miasta Łodzi, to wszystko było dezinformacją i jeśli sami w to nie wierzycie, jeśli nawet wasze zmysły wam mówią inaczej, to miłościwie nam panująca Kaiserin Ursula von der Leyen niedługo was przekona, że wszystko to, co my mówimy, jest dezinformacją. Ale o czym to świadczy? To świadczy o tym, że etap marchewki już się skończył, że marchewka nie działa, że te wszystkie tablice wdzięczności ustawiane przy inwestycjach, w których znaczący procent często musiały dokładać samorządy i między innymi stąd bierze się to, o czym mówiliśmy przy wyborach samorządowych, zadłużenie samorządów, w szczególności również miasta Łodzi, nadchodzi etap kija. Etap kija, zabierzemy ci samochód. Nie będziesz mógł jeździć samochodem spalinowym, bo ziemia się spali. Bo musimy walczyć o klimat, mimo że nie mamy na to absolutnie wpływu, no ale ci ale jeśli ktoś nie wierzy, to będą go przekonywać ci przyklejeni, odklejeni aktywiści, którzy jeszcze u nas w Łodzi się nie przyklejają i oby się nie przyklejali dalej. Zabierzemy ci wolność wypowiedzi, bo już Unia Europejska ma zakusy na cenzurę internetu, więc nie będzie można powiedzieć, nie będzie można napisać, bo zaraz będzie banik. Nie będzie można nic. Wszystko to w imię realizacji agendy globalistycznej, żebyśmy nie mieli nic i byli szczęśliwi. Proszę Państwa, trzeba sobie powiedzieć jasno, ta łajba, która nazywa się Unia Europejska, ta łajba tonie. Opuścić szalupy. Czas najwyższy. Krótki komentarz do tego, co kolega Kamil mówił. Dwa tygodnie temu moja córka była w Szwajcarii. Wróciła i potwierdza, że istnieje tam życie, mimo że Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej. My tutaj, jako mieszkańcy Łodzi, część z nas, starszych trochę, pamięta, że w latach 80. Łódź była miastem młodych, tak? Było wielu, przede wszystkim młodych ludzi. Łódź miała liczyć 1 000 000 mieszkańców. Miasto, które powstało już w latach 20. XIX wieku w sensie rozwoju przemysłowego, bo oczywiście prawa miejskie ma z XV wieku, jako kraj, który otwierając, mając możliwość handlu ze wschodem, czyli z Rosją, zbudował tutaj przemysł i również w okresie PRL-u Polska się rozwijała i Łódź się rozwijała. Były tutaj zakłady przemysłowe, których już nie ma. Za to mamy zwężone ulice przez panią Zdanowską i rozwalające się budynki. Za wszystkim stoi to, że Unia Europejska tak naprawdę jest pod parasolem jankeskich Stanów Zjednoczonych, które w rzeczywistości sterują wszystkim, co się w Unii Europejskiej dzieje, poprzez kompradorską administrację. Decydują o wszystkim, łącznie z przysłowiową krzywizną banana i to, czy mamy jeść oscypki. To jest sytuacja taka, że my jako Polacy, mieszkający tutaj etnicznie od 1000 lat na tych ziemiach, nie mamy wpływu na nic. Mamy wykonywać ich polecenia, które w tej chwili, zgodnie z ich agendą, idą w kierunku nowych religii. Religii klimatycznej, religii LGBT, religii... Proszę stąd opuścić zgromadzenie, bo jest to przestępstwo. Proszę policję o interwencję, jest człowiek, który nam zakłóca zgromadzenie. Także już poszedł człowiek, który jest, widać, skutecznie indoktrynowany przez różne TVN-y i TVP pod wodzą Kurskiego, przez popis i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jedyną możliwością odzyskania suwerenności i tego, żeby w Polsce rozwijały się polskie firmy, bo na dzień dzisiejszy wymieńmy w Łodzi firmy zatrudniające od 5 do 10 tysięcy ludzi, takie jak Bifama, Elester, Elta, Skogar, cały przemysł włókienniczy. Tego nie ma. Tego nie ma. Za to mamy montownie. Nie mamy firm, które by produkowały własne wyroby. Nie mamy polskich banków, nie mamy polskiego handlu.
mamy być po prostu tanimi pracownikami firm tak zwanych europejskich, które tutaj z Polski wyprowadzają gigantyczne pieniądze, bo jak porównamy to, co nam Unia płaci w składce z tym, co te przedsiębiorstwa uzyskały w ciągu tych ponad 20 lat, no to jest gigantyczna różnica, to są biliony złotych. Polskie przedsiębiorstwa, nawet z dostępem do rynku unijnego, nigdy nie będą miały nawet jednej setnej tego typu zysku. Także nasz rynek został całkowicie przejęty przez Unię i przedsiębiorstwa unijne, które Polakom płacą słabo. W tej chwili widać, że jak nie mamy suwerenności, to mamy jeszcze następno, poza tymi wszystkimi religiami, które wymieniłem, mamy jeszcze w tej chwili groźbę wciągnięcia nas do wojny na wschodzie. Nie naszej wojny. I tutaj wszystkie opcje polityczne w Polsce za tą wojną są. Łącznie z Konfederacją, która wspiera również Ukraińców i która w tej chwili nawet mówi, że wyjście Polski z Unii Europejskiej nie jest wskazane. Powiem szczerze, że jak mówiłeś o Łodzi, która miała się stać miastem milionowym, to mi się za wokół zakręciła. Studiowałem w Łodzi w latach 80. Jaki kierunek? Prawo. Na Lumbowie w trzecim DS-ie mieszkałem i pamiętam... Słynne osiedle. Tak, i ja pamiętam, jak siedzieliśmy z przyjaciółką na łóżku, a w Kiksie, to było takie radio na Uniwersytecie Łódzkim. Do tej pory jest. Tak, leciał taki tekst: studencie, zrób coś, pomóż nam, by Łódź się stała miastem milionowym. Wtedy nam się nie udało. A teraz chyba jest jeszcze trudniej, bo Łódź wyludniała. Wyludnia się w większym stopniu niż inne miasta Polski, tak? Bo mamy... Łódź była drugim miastem, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, jeszcze chyba z 10 lat temu, potem ją wyprzedził Kraków, a obecnie również Wrocław. Tak? Także już jest na czwartym. Ale ta beznadzieja, powiedzmy, się trochę ustabilizowała, bo chyba najgorzej było w latach 90., stąd ludzie uciekali po prostu. To pamiętam. Na początku lat 90., tak jak też wspomniałem tutaj w tym krótkim przemówieniu, no było bardzo duże bezrobocie, tak? I dużo, na przykład była taka sytuacja, że łodzianie na przykład w Warszawie pracowali, jeździli nawet pociągiem codziennie, był taki pociąg Telimena na przykład, tak? I tam potem wracali do Łodzi i generalnie, ale nawet na początku lat 90. jeszcze część łódzkich tych słynnych przedsiębiorstw, tak, które też tu wymieniłem, przetrwała, tak? Bo tak, była jeszcze, na przykład Fonika była. Tak. Mówi się często, że ten tak zwany przemysł perelowski był zacofany, tak? Tak, ale ten przemysł trzeba było zlikwidować, żebyśmy mogli wejść do Unii. Ja mogę z autopsji powiedzieć, bo tak się składa, że ponad 20 lat zajmuję się, pracuję w branży wdrażania oprogramowania inżynierskiego i usług projektowych, także zjechałem całą Polskę od strony właśnie tam, gdzie są biura konstrukcyjne i gdzie się pracuje przy projektowaniu, a działam tam jakby od strony handlowej, w tym pracuję, to mogę powiedzieć tylko tyle, że przykładowo Wifama, która upadła i została właściwie... Nic z niej nie ma, zatrudniała 5 tysięcy ludzi. Oj, to był duży zakład, ja pamiętam. To wszystkie prywatne narzędziownie, czyli firmy, które produkują formy wtryskowe, wykrojniki, tłoczniki, no skąd pozyskały maszyny i fachowców? No z Wifamy, tak? Bo w Wifamie było, w biurze konstrukcyjno-technologicznym pracowało około 100 konstruktorów i technologów, tak? Także to są liczby, które dzisiaj w ogóle są, no nie ma takich polskich przedsiębiorstw, które by miały tego typu, bo trzeba odróżniać przedsiębiorstwo, które potrafi samo wyprodukować, stworzyć narzędzia i wyprodukować własny produkt, od tego, które jest montownią. A większość, mówię, no teraz z autopsji, 90% to są montownie i to taką firmę można w każdej chwili przenieść, tak? Nie wiem, gdziekolwiek, tak? Jak się uzna. Natomiast firmy, gdzie jest biuro konstrukcyjne, narzędziowe, już się nie przeniesie, bo takich ludzi się po prostu nie zastąpi. To są już fachowcy i u nas w
Polsce się nie odróżnia tego typu. Chwalimy się na przykład tym, że są inwestycje zagraniczne, natomiast struktura tych inwestycji jest często po prostu no, taka, jaka jest, tak? Czyli właśnie. Zresztą pamiętamy, jak było z prywatyzacjami, jak to były te pakiety inwestycyjne, które były obietnice, które nie realizowane, potem były zakłady, były likwidowane, bo były prywatyzowane, sprzedawane po to, żeby zlikwidować konkurencję w Polsce i pewnie z taką WIFAMą było podobnie, ale problem był też wtedy taki, że dosyć entuzjastycznie społeczeństwo podchodziło do tego, po co nam to, czy zrobią nam to na Zachodzie. Teraz już też nawet nie na Zachodzie, tylko w Chinach chyba, bo tam to się przemysł wali. Ja pamiętam, proszę pana, bo ja tu mieszkałem w Łodzi do początku lat 90. jak, bo pierwszy runął przemysł włókniarski. Ja pamiętam, nawet takie fajnie było wejść, taka była, z Piotrkowskiej się wchodziło w bramę i szło się do fabryki. Fabryka to była taka knajpa. Tak. W tych pofabrycznych terenach, tak. Takie fajne, industrialne i tak dalej, ale to było już zero myślenia jeszcze w tej chwili, w tym momencie, do czego to wszystko doprowadzi. Tak. Proszę mi powiedzieć, a teraz wybory idą europejskie. Czy pan chodzi na wybory europejskie? Nie idę, nie głosuję, bo nie mam na kogo. Tak? Czy pokusiłby pan się o taką prognozę, bo pan sam na wybory nie idzie, jednak te wybory się odbędą. Ale pokusił się o taką prognozę, co będzie dalej z tą Unią, jeśli utrzyma się obecny układ, jaki jest w tej chwili w Europarlamencie, ja liczę, czyli Ursula i jej banda. Ja liczę jednak na to, bo jednak jakby popatrzeć na przestrzeni tych no, nawet kilkunastu lat, że jednak partie narodowe w poszczególnych krajach Unii, no, zyskują na znaczeniu, tak? Ja wiem, ale tam pan w tej chwili podważa to, że tak może się stać, ale gdyby się tak stało, to dokąd dojdzie ta Unia za następne 4 lata? Ale... No bo jeżeli się utrzymają, to... Zależy, kto wygra wybory, tak? Tak, ale wygra obecna opcja. Jasne, jasne, ale ja zapytałem, co będzie, jeśli się utrzyma ta obecna opcja. A, obecna, tak, to nie zrozumiałem. Co nam grozi przez kolejne 4 lata? Grozi nam implementacja tych wszystkich religii, tak, o których mówiłem, czyli tego, że na przykład będziemy mieli, no już mówimy o tym, że nie będzie samochodów z silnikami spalinowymi, będzie termomodernizacja budynków, czyli ten, kto sobie nie zainstaluje, powiedzmy, nie wiem, solara, no to... Jak to nie będzie stać, to będą wyburzać te budynki. Albo oddawać. Albo oddawać i ktoś zrobi, tak, ktoś Ukraińcy sobie zrobi. Ukraińcy też pewnie będą mieli wyjątek, tak? Tak, on dla nich będzie wyjątek, tak. I tak dalej. Tak jak z COVID-em był, jak wiesz. Tak jak z COVID-em też był wyjątek. Tak. Czyli no, doprowadzi to, no i najważniejsza rzecz, że przecież no, nie dalej chyba jak wczoraj też się po raz kolejny wypowiedział przecież Macron, że w przypadku wojny na Ukrainie i w przypadku postępów wojsk rosyjskich, które mają miejsce, tak, no to Francja rozważa udział w wojnie, tak, wysłanie swoich żołnierzy. Tak. Polska przecież z tą... I Francja rozważa też wysłanie polskich żołnierzy. Polityczną to cały czas nam grozi, bo to będzie właściwie w tym momencie pójście, to będzie droga donikąd, bo to spowoduje no, upadek gospodarczy, tak? I nie wiadomo, czym się zakończy, tak? Powiem państwu szczerze, że ja nie mam zielonego pojęcia, co nam ta Unia dała. Wiem na pewno, że pamiętam ten okres, kiedy przygotowywaliśmy się, przystosowaliśmy się do tego tak zwanego wspólnego rynku europejskiego. Ile musieliśmy poświęcić? Bo to przystosowanie przede wszystkim polegało na tym, żeby wybić zęby naszemu przemysłowi, naszej konkurencyjności, żeby tam na Zachodzie nie ucierpieli. Ale nie wiem, może ktoś z państwa, i o tym napiszcie mi w komentarzu, jest w stanie podać jakieś przykłady czegoś, co naprawdę rzeczywiście tej Unii zawdzięczamy. I jakie są powody, dlaczego w tej Unii warto zostać, a jakie, żeby z niej wyjść.